epicka przygoda, trzech rycerzy, człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. Dobra, przeszukuję. Dobra, tam nastawiam ten bark, nie? Widziałeś na czacie, nie? Chcę wejść do nastawiłem tego pokoju, ten bark. Nie? Dobra, no, najpierw to jest kwestia drużyny. Odrzuciliście Michała. No nastawiłem ten bark, nie? Tam jak spał. Załóż. Dobrze. I no biorę te woreczki. Czy mają już coś przy sobie? Masz ten dowódca elficki miał na piersi jakiś złoty medalion z jakimiś symbolami elfickimi. Biorę go. Znajdujesz przy nim złoty sztylet, bardzo ładnie zdobiony. I woreczek ze złotem. O, biorę. Daję Janusowi ten. A ile tego złota w środku jest? Na moje oko szlacheckie? Czyli na oko szlacheckie to powiedzmy garść. Jakiś takich małych grudek ze złotem. No to daję Janusowi. Janus, łap. Biorę woreczek. Medalion biorę i biorę ten sztylet. I daję Janusowi sztylet srebrny, bo mam albo tak, chcę dać Janusowi srebrny sztylet kislewski. Dobrze, dajesz. Możesz dać Michałowi, możesz dać. Przydaje się sztylet. I zamieniam go na sztylet złoty, bo ten złoty sztylet będzie mieć tyle samo, 2 plus BS, nie? Tak. Tylko tyle, że jest dość niespotykany, tak? No bo dobra. Ma ciekawe zdobienie. Dobra. No to idziemy dalej, nie? Tamtym korytarzem. A co ja, Galdor, widzę? Widzisz stół, na którym tak jak mówiłem wcześniej, latają takie kule z energii złożone. Latają po swoich jakby takich orbitach. Natomiast widzisz miejsce po środku, które wygląda, jakby trzeba było coś tam włożyć. Dokładnie tam jest miejsce na jeden tego, natomiast na końcu korytarza, znaczy na końcu pomieszczenia, na takim podejście widzicie leżący kostur. To chcę go podnieść i mu się przyjrzeć. Podnosisz kostur, sprawdzasz go, rozumiem, magicznie. Tak. Wyczuwasz w nim jakieś ciekawe zaburzenie magiczne. Nie wydaje ci się, że jest to najzwyklejszy kostur. On na pewno ma jakieś ukryte właściwości. Co go biorę? Później to sprawdzić. Jester, powiesz nam w końcu, po co tu jesteśmy? Najwyższy czas? A jak myślisz? Po ten kostur? Między innymi. Po co jeszcze? Po cokolwiek tu znajdziemy. Właśnie, znaleźliście coś przy nich? No znalazłem taki sztylet, mu pokazuje, o i taki medalion, o, ale są moje, więc pierdalaj. Pokaż, co tam jest na nich. Jakieś są. Pokazuję, co jest na nich?
Bo co, co te symbole znaczą, a raczej co ci przypominają? Pokazuje je Witoldowi, trzymając w ręku Galdor. To Witold, ty rozpoznajesz dość szybko, że te znaki oznaczają ból, krew, chwała. To po prostu jest, to jest symbol dowódcy, jak to, ten symbol noszą dowódcy oddziałów mrocznych elfów. Mhm. A ten naszyjnik? Coś. Jeszcze raz? Bo to ten sztylet na tym pisze, tak? Raczej tutaj on mówi o medalionie. Sztylet, no to ma ładne zdobienia, no ale to jest sztylet, tak? Zrobiony jest po elfisku. Czyli po prostu piszą oznaczenia przywódcy. Dobra, no zatrzymuję to sobie. Okej. Pisuję co do mojej biżuterii. Dobra. No, jeszcze całego nie zwiedziliśmy, więc... No to zwiedzamy dalej. No to cofamy się. Czy rozpalamy... A może by tak włożyć ten czerwony diament do tego? Czerwony diament, ale gdzie czerwony diament nas zabierze? Ja wiem. No ja wiem, że ty wiesz, ale ja nie dół wiem. Dół czy góra, bo dół. Prawo... Halo, Witold. Dół, no dół. Pająki. Znowu widzicie mnóstwo tych pajączków. Nie, cofamy się. No, pająki. To może takie słodziaki, to są takie małe. Prawie też są pajączki. Świetnie. No to może na lewo tam, na ten. No, trzeba wrócić do tego, do syr. Tego śpiewu. Michałek, chodź jest? Z nami. I w tym momencie atakuje was szczur. Wow. Gdzie? Co, ja mogę go z floretu, bo mam szybki? Dobra, spróbujcie go zabić tego, bo on i tak ma mało HP, więc... To... Dobra. Teraz, dobra. Kurwa! Teraz! Ja biorę... No, nie, kiedy walczysz z elfami, nie? 90, 70. Kiedy walczysz ze szczurem, 1. Szczurczek. Szczur. Raczej ja wiem, że to jest przekucie, ale nabijasz go jak saszłyk na swój ja flor. I o ironiu, nie? No o ironiu. To jest po prostu nie, smutne. No, ale to są schody w dół, tak? Ale tutaj jest zasypane. Nie da się tam przejść. Na dół. Dobra, idziemy dalej. Cofamy się. Góra. Słyszycie odgłos dochodzący z tego korytarza, gdzie była krew. I słyszycie, jak coś ciężkiego zaczyna iść tamtędy. To ja pierdolę! Dobra. Idziemy tu w dół. W dół. Dobra, jak obecnie. Michała zostawili na pierdolę. Ale Michał sam się obronił. Dobra, dalej słuchasz tutaj te dźwięki. Nie, wiesz, ja was zgubiłem, nie wiem, gdzie jesteście. No tam, gdzie by się Weszliście tam słuchać muzykę. No co, idziemy to dalej. Widzicie stół, który na którym jest stoi jedzenie. Jest jakieś mięso. No i czy to jedzenie nie jest jakąś iluzją taką magiczną? Dobrze, próbuj. Na pewno jest. To jest kurwa pewne. To nawet ja to wiem. Ja? Co to kurwa za rzuty? Bierzesz ręką przed sobą, zostawiasz taką mgłę fioletową. Jak patrzysz przez tą mgłę, którą zostawiłeś, to widzisz, że na tym stole jest zepsute jedzenie. Że wyczuwasz, że każdy, kto zje coś z tego stołu, to raczej się przekręci. O, to nie jest. Dobra. Idziemy dalej. Tam by
Przejść. Dobra, tu jest ciasno, Inwitor idź pierwszy. Kurwa, jak ty szybko idziesz. Siup. Czy to jest ostatni diamencik? To jest fioletowy diament, ale wy znaleźliście... Tak, wy znaleźliście i zielony, i czerwony, no. Tak. A nie, sorry. Co? Czerwony znaleźliśmy. Zielony też. Wszystkie trzy. Wszystkie znaleźliśmy. Nie, tego, sorry, tego nie ma. Co jest? On jest w innym miejscu. No naprawdę, no dobra. Nie, ale na serio, bo ja niechcący go stawiłem, ale on jest w innym miejscu. To wracamy się. Dobra. Nic nie zjedli. Na trali nie posprzątali. Ziółka nie wzięte. Nie ma gdzie przyrządzić. Na górę teraz, bo na górę szliśmy. Janusz! Gdzie ty kurwa jest? My tu byliśmy przecież. Chcę iść do tej tablicy. Horda. Jakiej tablicy? O, co to jest? Widzisz jakieś stworzenie ogromne, 2,5 metra, mnóstwo mięśni, widzisz rogi na głowie i niesie ogromny topór. Idzie bardzo powoli w waszą stronę. Zresztą łuski wyrastają z wielu miejsc tej postaci. Ten topór z jednej strony jest zakończony kolcami, a z drugiej strony no to jest jak topór, tak? Tylko taki... Gandor, chcę rzucić mołotowem w niego. Albo dać Janusowi. Janus, rzuć mi mołotowem. Nie popędza jego pyromańskich... Ale on ma doświadczenie w rzucaniu mołotowami, nie? Prawda, Janus? Rzuć, masz. Zrobiłem mołotowa z mojego ostatniej krasnoludzkiego alkoholu. To się kurwa pali jak napalnie. Dobra, ile rzucam? Najpierw, on ci to dał? Tak. Tak. Rzucaj na SW, na minus 20. O, widać, bohater podpuścił. O, co się dzieje? Janus, coś cię zmusiło, żeby rzucić mołotowem, ale w korytarz, który jest za wami. Tak jakby odciąć wam ucieczkę. A, czyli muszę. Podłoga się zajmuje za wami ogniem. Narysuj gdzie. Idziemy do góry. W takim razie. Szybko! Tu jest więcej miejsca. Ja pierdolę! Nie! No tak, tutaj się będzie lepiej bronić niż jakbyśmy z tyłu mieli ogień. Janus, dobra, ja ładuję, ja mam załadowaną strzelbę ciągle. Ja tego... Z broni chcę strzelać w pistoleciku. Ja chcę ze strzelby strzelić w to. No to strzelaj. Na zero? Nie, to jest duże, na 20. Na duże cele łatwiej trafić. Ależ ty masz dobry cel, Freddy. Dobra, to teraz ja. Nie trafiam i daję... Dobra. Nie, nic nie robię. Ucieknę. Teraz płatać. Zabić. Mordować. Dajcie. A jeszcze Michał gdzieś po las. Gdzie jest? Słuchaj, kurwa, sad. No, jest. Janek trafił. Ramaduję strzelbę. No ja chcę zacząć channelingować. Dobrze. Janek trafił.
Pójdź może za mnie, co? Trafił. Wow. Niech tak będzie. To coś zawyło. I wchodzimy w standardową walkę. Ty wylatujesz. Dawno walki nie było. Tak, bardzo dawno. Michałka można. To w ogóle kurwa jest. Kawałek żeśmy przeszli. Już. Jakieś gówno na skali. Ale tutaj to nie jest główna walka. Co, ty mi się boicie, a tutaj nie ma się czego bać. To tylko jeden. O. Kurwa, musiał mieć o jeden więcej ode mnie, nie? Znaczy, możemy z tą dychą rzucać, jak już Kester sobie tam wymyśli. Ja sobie nie wymyślam rzeczy. W porównaniu do ciebie, to ja czytam podręcznik czasami. A ja jestem mistrzem gry i niekoniecznie musi... Nie denerwuj Diema, debilu. To, że ty grasz z innymi tylko na podręczniku, równie dobrze mogłoby być tak, że w ogóle podręcznik tylko bierzemy jako tło fabularne, a w ogóle nie ma żadnych innych zasad. Nawet wolę tak, bo... Dobra, bo wtedy Galdor nie słuchaj, Gestera bez głupi. A tak to... O, taki czar nie działa tak. Gester, próbuje cię skorumpować, Galdor, nie daj się. Popatrz na niego, jak to jest podłe zwierzę. Czy już wiem, wkurwi mnie, to w takim razie atakuję Gestera. Wow, naprawdę. Wow, ale mam rzuty dzisiaj. Galdor, a ja mogę go, nie mogę go uratować w żaden sposób. Nie. Co, masz jeszcze punkt szczęścia? Jakbym miał, to już bym go dawno zużył. Punkt bohatera. Ja pierdolę. Punkt bohatera nie działa. Rzucę po prostu już setką. 85. Ale to był znowu korpus, czyli to samo pewnie co tego. Postać otrzymuje poważny cios w klatkę piersiową, który oddziela skórę od mięśni. Wow. Otrzymujesz czwarty poziom krwawienia, czyli będziesz dostawał co turę 4 punkty. Lubię. I szanuję. A Michał ma ile, przepraszam bardzo, inicjatywy? 23. Dobra. No. A to ja mogę teraz powiedzieć Michałowi, żeby odciągnął Kestera na bok? Ale to nie jest jego kolej, więc to teraz jest twoja. Teraz możesz to powiedzieć, ale on to zrobi dopiero w swojej turze. Mogę strzelić teraz? Możesz. No to nie było zbyt... Tylko strzelasz na zero, bo strzelasz tak naprawdę... A czy mogę się prze... Co mogę zrobić jeszcze? No tutaj jest problem, że właściwie to jest walka, więc zawsze jest szansa jakoś postrzelić, ale generalnie możesz strzelać. Zresztą dla mnie to... Mogę się przecisnąć, jakby to jak odepchnąć Witolda i zaatakować go rapierem? Czyli potwora rapierem? Dobra, możesz tak zrobić, tylko pytanie, czy Witold będzie chciał się uchylić. Pewnie, że tak. Znaczy, kurwa, nie ma wyboru. Jestem wyższy. To odpychasz Witolda, rzuć na takim razie, bo rozumiem, że go pchasz, tak? Na krzepę, okay. Plus 20. Jaki ty kurwa ciężki jesteś, chłopie. Pchnąłeś go w taki sposób, że Witold został depnięty, ale upadł na ziemię. Nie przeszkadza mi to zbytnio. No. Jak to nie wyjdzie. Nie rób tego. O nie, teraz. Nie rób tego. Galdor, ja chcę tylko pokazać testowy rzut, okej? Okay? Mogę ci pokazać testowy rzut? Znaczy testowy rzut. Jagody. Ten
Ego the Chaos. 12. No, trafiłeś w tą bestię bardzo... Aha! Uza! A ile ja damage'a wtedy dostałem, Galdor? Jedenaście minus to, co miałeś tam. No bo faktycznie zapomniałem ci wynajdować. Ale podwójnie się nie będę karał, żebyś rzucał jeszcze raz, jeżeli ci tam zeszło do zera. Dobra, mniejsza o to. Friedrich. No, naprawdę ładny cios. Poleciała krew na podłogę. Skoro mam mało HP. Wszyscy mają mało HP. Witold plus Szczery. No Witold, to wyssanie. Możesz mi... A, dobra, jak chcesz. Dobra, dajesz. Ten chce tylko ssać, ja mogę dać miksturę, więc... No. Teraz weszło. Niesamowite. Dwójeczka. Kiedy wyszliśmy z tamtej walki, nagle nam rzuty zaczęły wchodzić. No, myski. Jakby... Galdor? Co to za magia? Nie wchodzą rzuty źle. Zobaczycie z magicznym pociskiem zadającym 0 plus. SL. A sukces. Dobra, czyli zadałeś rany. Stwór. Przykląkł na jedno kolano, tak go osłabił ten cios. Jeden Witold, HP zdobywam. Witold tak ssał, że osłabił potwora. Janusz, niesamowite. Rayman, rzucasz na 40. Rzucam na 40? Sanie Witolda kładzie na kolana. No, no nie ma jak się tego. Teraz wystarczy, że ci wejdzie, tak? No, to klasyka. Musisz, bo musi być tutaj na zielono. Tak. Dobra. Odcinasz nogę stworowi. Krew rozlewa się na całą podłogę. A ten stwór w drgawkach umiera pod waszymi nogami. Chcę odciąć głowę potworowi mieczem krasnoludzkim. Bo się najbardziej do tego nada. To jest jakiś rodzaj mutanta tak naprawdę. Co? To jest jakiś rodzaj mutanta. Dobra, mniejsza o to odcina. A to nie chcę tego robić. No to co? A to ja dostałem tę głowę. Trzeba patrzeć. Czyli... No to opatruję Witolda. Nie, ja opatruję. Dobra, ty opatruj Witolda. Banda. Wylecz go. Na plus 20. I 5 punktów, i 5 punktów życia. A jeszcze walka ze smokiem. Ja pierdzielę. Gdzie teraz idziemy? Tutaj? Skąd? A tutaj tak, no to idziemy tam. Może tam będzie ten... O, tam coś jest, tam coś. No to Galdor, przechodzimy przez ten, ale uważajcie na te jajka tam, nie? Obejdźcie te jajka. Nie wkurwiajcie pająków. Panowie, nie zostawcie pająki w spokoju. Janus, nie chciałbyś zniszczyć sadystycznie jajek? Ja pierdzielę, ale wy spryciarze jesteście. Janus, aaa...
Możemy wracać do domu. Dobra, chowaj te diamenciki, wracamy do domu teraz. Ale wiadomo, do czego służy. Służy do teleportowania się do trzech różnych miejsc. No, no nie potrzebujemy więcej. Kurwa, teleportujesz nas i będziemy w dupie. No. Do Marienburga. Na no tak, Urtuan. Marienburga. Tak, w delfickiej twierdzy do Marienburga, bo to jest najbardziej normalny tego. Załóżmy, ktoś was zniszczył kiedyś miecz magiczny? Nie, żaden tego, ale rozwalenie go kamieniem to jest bardzo dobry pomysł. Gdzie idziemy? W lewo? Na dół. Tak, tak, nie, no bo to wiesz, to się tylko zapaliło tego, ale to przecież to tylko tyle, ile ognia, mogli się przez to nawet przebiec. Nie, ale masz książkę ze sobą, nie przyjmam ci podpowiadać. I rzucasz jeszcze raz, tym razem dwa razy na ten język elficki. No, no ale to już jest zawsze... Czerwony diament jest opisany jako podróż, jako brama, podróż do domu panów. Urtuan. Jak chuj. Bo, zaczekaj, Witold, bo ty masz książkę do tłumaczenia z elfickiego, nie? Dałbyś mi ją na chwilę? Galdor, czy dałbym radę tak kartkować ten i zna... I, dokładnie, i spróbować dostać tablicę, kropka w kropkę, no, wiesz, tak na chłopski rozum można powiedzieć. A dam wam jedną szansę. Ale niestety to będzie rzut na, w twoim wypadku, na minus 20 na inteligencję. Och, kurwa, 1/5 szans, panowie. Dobra. Nie, bo dzisiaj jest jedna z najdłuższych sesji, jaką mieliśmy. Panowie, to jest ten czas. Niech ci wejdzie. Ja pier... Coś na pewno zrozumiałem. Nie wszystko. Zrozumiałeś, że teleportuję do Marienburga. Dwa słowa zrozumiałem. Z fioletowego zrozumiałeś wyraz naprawa. Witold, chodzi o te, co na mieliście, te takie, jak to się nazywa, od chaosu wrota? Coś no... kiedyś mówiłeś, że... O co ci chodzi? Witold, kiedyś mówiłeś, nie wiem, czy to po pijaku mówię, czy nie, może kurwa żartowałeś, że magowie to, elfi magowie to się zajmują czymś takim, taką większą, dużą sprawą, nie? Żeby coś zamknąć. Czy naprawić. Nie było coś takiego? Czy no... Nie wiem. Znaczy...
Wątpię, żeby to o to tu chodziło. Próbujcie! Janusz, może ty coś poliglotą? Weź książkę do ręki. No. Janusz, te słowa, Janusz te dwa słowa rozumiemy. Janusz was przecież nienawidzi elfickiego. Nie nienawidzi, ale ma wstręt do elfickiego, ale może spróbować. No. Ja mam wstręt do niemieckiego, ale potrafię coś powiedzieć. No, jeżeli Janusz ma to robić Janusz, ze wstrętem. No, Janusz, dam ci coś. Dam ci dwie złote korony. No, dam ci złotą koronę, jak spróbujesz. O, dam ci złotą koronę, jak spróbujesz. No, mogę spróbować. Na minus 30 rzuca ze względu na swoją awersję do elfickiego. Jest. O, znowu mnie, ale znowu minus 70, znaczy 78. Da, ale daj mu to złotą koronę. Punkt tak. Przeznaczenia, czy punkt szczęścia? Mam. No to użyj. O, ja zawsze pierdolę. Szans. Ja pierdolę. No to są po prostu... Zrozumiał kolejne jedno słowo. Dwa słowa. Ten zrozumiał co jedno słowo, drugi zrozumiał drugie słowo. Dobra, powiedzmy już niech będę tego. Nie da się. Nie da się. Ale to było to słowo przed, czy no, po? No. Znaczy to jest bardziej, to są symbole, które oznaczają, a wy nie wszystkie jesteście w stanie jakby złączyć te symbole w zdanie, tak? Tylko wyłapujecie poszczególne wyrazy, tak? Raczej po tym, co obaj twoi koledzy powiedzieli, raczej wydaje ci się, że może oznaczać to, że użycie fioletowego albo prowadzi do jakiegoś miejsca, w którym jest coś uszkodzone, albo sam port jest uszkodzony, portal jest sam uszkodzony, jeżeli się użyje fioletowego. No ale tego nie jesteście pewni. Dobra, spierdolam stąd, chłopaki. Tak, ja chcę w ogóle przepisać to wszystko, co tam jest. Mam papier, mam wszystko. Dobrze. Przepisujesz znaki, opisujesz. Sobie władną ten, sobie biorę te wszystkie kartki, co przepisałem i mniej więcej... Wróć na spostrzegawczość. Okej. Na zero? Dobra, na 20 rzuć. Wow, teraz, no to fajnie. W sensie przyglądasz się jakby tej tablicy i wpadasz na pomysł, żeby przejść z drugiej strony i zobaczyć, czy tam nie ma jakichś napisów. To tak robię. Napisy po imperialnym. Okazuje się, że nie ma tego, natomiast widzisz, że ktoś zostawił jakiś zawinięty pakunek z tyłu tej tablicy. Patrzę i otwieram, co tam jest. Znajdujesz dziennik bardzo zniszczony. Wydaje ci się, że to może być ta ekspedycja, która była wtedy tego maga, który tutaj to fizycznie odkrył. To i chcę gdzie ostatnie strony obejrzeć.
Ostatnia strona jest nieczytelna, natomiast na przedostatniej stronie czytasz, że jakieś stworzenie zablokowało wyjście. Musieliśmy użyć portalu. Ale nie pisze jakiego kryształu tam przekartkowuje w tył. Pisze, że użyli zielonego. Zielonego, czyli miasto. Tak. Symboli, bo oznaczało miasto, natomiast oni tam nie piszą nic o mieście, natomiast piszą o tym, że widać przez portal jakiś dziwny zielony las i mnóstwo dziwnie wyglądających ruin. Lustra. No. Pewnie tak. A co, czekaj. Widać przez portal, czy nie możemy go aktywować, zobaczyć, co jest po drugiej stronie, nie? No, tak zróbmy. No bo tak jest napisane, że no, widać przez portal, czyli go włączyli, zobaczyli to przez portal i zapisali. Tak. No. Odpalmy ten portal. Odpalamy w takim razie, no wiadomo co, z zielonym to teraz czerwony, tak? Nie, odpalimy zielony. Odpalimy zielony. Nie, czerwonego nie odpalajcie. Gardor, czemu mamy nie odpalać? Dobra, podaj mi czerwony diament. Cała drużyna ginie. Biorę zielony i wkładam go w to miejsce, co tutaj jest przy stole. I się odsuwam. Gdzie ty kurwa jesteś? Zauważasz, że te kule energii, które były nad stołem, zaczynają kręcić się bardzo szybko. Natomiast sam blat unosi się do góry. Pojawiają się na nim bardzo podobne symbole, które widzieliście gdzieś tam na ścianach. I w pewnym momencie zauważasz, że struktura kamienia zamienia się w coś w rodzaju lustra albo bardzo płaskiej tafli wody i w tym momencie widzisz faktycznie po drugiej stronie ruiny jakiegoś miasta, ale widać, że tutaj bardzo, że to miasto raz, że musiał dotknąć jakiś ogromny kataklizm, po drugie, że wszędzie są drzewa, ale takie wiecie, takie jakby ktoś by to kiedyś zamieszkiwał, a następnie przestał ktoś zamieszkiwać i po prostu przyroda sama wzięła to, co zostało. Mhm. Znaczy ja jestem w stanie stwierdzić, że jak wejdę w ten portal, to on się za mną zamknie, czy nie? Możesz spróbować dotknąć. No to dotyka. W momencie, gdy dotykasz portal, czujesz, że jest dziwne uczucie. To znaczy, w momencie, gdy przełożyłeś, dotknąłeś lekko palcem, czujesz, jak ta tafla z tego portalu zaczyna oddziaływać na ciebie. Wkładasz rękę trochę głębiej i dziwne uczucie. To jest tak, jakbyś włożył rękę do ciepłej wody. To znaczy po drugiej stronie jest inna temperatura niż panuje u was. Ewidentnie tam jest o wiele cieplej niż u was, tak? Natomiast cofasz szybko rękę i nic się nie dzieje. W sensie portal jest otworzony. Domyślasz się, że dopóki nikt nie wyjmie tego kamienia, to prawdopodobnie będzie portal podtrzymywany. Wyjmujemy kamień, Witold. Czemu? Po co ma być otwarty ciągle?
Włóżmy fioletowy. Nie. Fioletowy, czemu jest nie uszkodzony. No to czerwony włóżmy. Do domu panów? No, nie wiem, czy to jest takie mądre. Ale włóżmy, tak? No, jakby pokazuję tylko, nie musimy... Nie wchodzimy tam przecież, no, pokazuję tylko. No dobrze, no ale to jeżeli to jest portal, to my nie musimy tam wchodzić, ale ktoś może wejść do nas. A, dobra, w sumie masz rację. Tutaj jest, na razie to nic tutaj w tych tropikach nie bierzemy, wygląda. Spierdalamy, wychodzimy stąd już. Wiadomo, co to robi, wiadomo, gdzie to, wiadomo, jak to działa, wiadomo, co... Mamy dziennik. Janusz, właśnie, no, ty nie miałeś czegoś znaleźć? No, artefakt. I znalazłeś? Nie. Trzeba pajęczarzy ubić. Dobra, na razie w takim razie wyciągnę ten diament. Pójdźmy poszukać tego, co Janusz szuka. Zostaw mi na chwilę z Jankiem. No. Proszę. Janek, czujesz, że coś podpowiada ci, że tym przedmiotem, po który tu przybyłeś, jest ten kostur, który zabrał Kesty. Okej. Okay. Jeszcze nie był kostur taki tego. Dobra. Kester. Tak. Już. Dobra. Jak chce Witoldowi szef, to jesteś na ucho. Mów, zmutowałem Fridzisz. Czuję przeświadczenie, że to ten koster. No dobra, no to zaniesiemy go do świątyni w razie co, a ten w takim razie. Dobra, to tak. To już normalnie mówimy. Tak, weź go odmuty. No, dobra. Co, wracamy. Praktycznie mamy tutaj do 3 dni możemy tutaj być. No co ty chcesz więcej tu robić? Ja myślałem, że stąd iść. Jesteśmy ranni, kurwa zmęczeni, nie mamy jedzenia. Chłopie. A Behafen czeka. Behafen czeka. Przejść przez portal można by było. Gdzie? Dzić. Do Lustri? Nie wiesz, gdzie to prowadzi. No, ciepło, ruiny. Sam mówiłeś, że Lustria. Równie dobrze to może być Afryka. Jeszcze kurwa lepiej. Jak nie, wróćmy do domu? No portalem. On się nie jak zamyka. Wróćmy do domu? No portal. Czyli ja mogę tutaj... Ja nie wchodzę przez portal, tutaj zostaję. Dobra, Galdr, chcę... Ja chciałem się przypomnieć, że są jeszcze mroczne elfy i ten magwarz spierdolił gdzieś, nie? Galdor, ci chodzi? A nie, ten mak zniknął. No. A cały statek elfów czeka na dowódcę. Dobra, no. Ja się tylko tam wejdę i się rozejrzę. Czekajcie. Dobra. I wchodzę i chcę się rozejrzeć, co tam jest.